Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Wydarzenie Miesiąca. Gdy w latach 90. minionego wieku ulica, na której znajduje się biblioteka, zmieniła patrona, nasz nieżyjący już kolega zapytał zdziwiony: taka mała ulica dla takiego dużego patrona? A jednak życie i pisma Stefana kardynała Wyszyńskiego, patrona obecnego roku, którego setną rocznicę obchodzimy, wskazują, że nie szukał zaszczytnych miejsc. Niczego nie zmienił w odziedziczonym po poprzedniku gabinecie. Nie miał nawet fotela, tylko zwykłe krzesło. Podczas posiłku spożywanych z gośćmi kroił i nakładał na talerze ciasto, którego sam nie jadł. Oto kilka pozycji na temat jego życia prywatnego i drogi do kościelnych godności. Stefan kardynał Wyszyński. Osłabić Wyszyńskiego. Prymas Stefan Wyszyński oraz specjalne wydanie biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Kardynał był wybitnym mężem stanu, osobowością, człowiekiem, w którym świecie się liczono, nauczycielem narodu. Oto kilka książek i artykułów na temat jego nauczania. Co zawdzięczamy prymasowi? Głos z Jasnej Góry. Prymas Wyszyński oraz wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Artykuł o współpracy z Janem Pawłem II, jeden z wielu, znajdziemy w biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej oraz o jego podróżach po Śląsku, w tym także w Katowicach, znajdziemy kardynalskie przejazdy przez Katowice oraz Śląsk w okresie posługi prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wreszcie wszechstronne ujęcie jego życia i dzieła wraz z materiałami metodycznymi znajdziemy w Tece Prymasa Tysiąclecia. Współpracownicy akcentowali jego wysoką kulturę osobistą, takt, wielki szacunek dla kobiet, zawsze wstawał, gdy którakolwiek wchodziła do gabinetu, oraz poczucie humoru. To był, jak napisano w jednym z tytułów książek, człowiek niezwykłej miary. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na wrześniowe spotkanie. Do zobaczenia!